Dzień dobry, kłania się Boguściał, Grupa Patriotyczna BNTM. To moje wystąpienie jest tylko zwiastunem tego, co się stanie później. Czyli później obejrzycie, szanowni moi oglądający, obejrzycie sobie filmik, który został nakręcony 28 grudnia 2013 roku. W tym dniu właśnie w katowickim oku miasta ustalaliśmy pierwowzór listy wyborczej naszych kandydatów do Parlamentu Europejskiego. I zauważcie, że nie było tam wtedy pana Janusza na jedynce. Na jedynce był wczesny prezes regionu Śląsko-Dąbrowskiego. I co się stało później? Ja po dokonaniu tego wyboru, który to będziecie mieli okazję obejrzeć, ponieważ to nastąpiło w wyniku losowania. Po prostu z kapelusza. Powyciągaliśmy z kapelusza wszystkich kandydatów. Karteczki wylądowały w kapeluszu. Powyciągaliśmy z kapelusza kandydatów. Ustaliliśmy kolejność w trakcie losowania. Ja zażądałem, żeby ta lista została opublikowana, żeby można było powiedzieć, my jako pierwszy region, czyli region Śląsko-Dąbrowski, mamy już gotową listę i w tym momencie wybilibyśmy oręż tym wszystkim ludziom, którzy by chcieli coś demontować, coś majstrować przy tej liście. Niestety, stało się zupełnie inaczej ze strony tego człowieka, który powinien być najbardziej zainteresowany tym, żeby lista została opublikowana, czyli prezesa regionu Śląsko-Dąbrowskiego, pana L. On był jedynką. Jedynka wtedy nie podlegała losowaniu. Losowaniu podlegały wszystkie pozycje, czyli 9 kolejnych pozycji od drugiej do 10. I teraz tak, co nastąpiło bardzo ciekawe zjawisko, bo najbardziej zależało na rozmontowaniu tej listy właśnie temu człowiekowi, który miałby pewny mandat europosła. No co się tu dużo oszukujemy? No całe dziadostwo zaczęło się przy jego wydatnej pracy i przy wydatnej pracy pana prezesa partii, pana Janusza. Zaczęli demontować tę listę w ten sposób, że nawet ja potem z niej zrezygnowałem, ale zauważcie przecież, że nikt sobie nie rościł pretensji do jakiegoś miejsca, że ja mam zasługi takie, siakie, owakie. I jak Magda wylosowała te wszystkie karteczki z kapelusza, to nikt nie miał żadnych pretensji do tego, że jest na pozycji 7, czy na pozycji 6, czy do tego. Mało tego, myśmy zagwarantowali nawet jedno miejsce ludziom obrażonym na owe czasy na nas, czyli oddziałowi Sosnowieckiemu, czy tam Dąbrowskiemu, jak ich tam zwał, Dąbrowski właściwie, oddziałowi Dąbrowskiemu, po to tylko, żeby nie wyłączać ich z tego, że jak oni by się obudzili i zgłosili kandydata, no to mieliby swojego kandydata wtedy. Stało się zupełnie inaczej. Od tego wszystkiego, od rozmontowywania listy do Parlamentu Europejskiego, zaczęło się faktyczne rozbijanie partii Kongres Nowej Prawicy. Doszło do totalnego rozbicia. Do tego doprowadził szef regionu Śląsko-Dąbrowskiego i cała centrala partii, czyli cały zarząd partii doprowadził do tego, żeby najpierw rozbić w drobny mak, w drobny pył oddział katowicki, największy oddział w strukturach KNP w kraju. Ja miałem na owe czasy, miałem osiągnąć w kilka miesięcy 100 członków zwyczajnych, czyli tych z prawem głosu, i prawie 300 było oczekujących, czyli tych, którzy wypełnili deklarację i czekali tylko na to, żeby stać się pełnoprawnymi członkami. I zobaczcie, można było wtedy takie coś zrobić. Jakby wszyscy, którzy mieli pełne pyski powiedzenia, pacta sunt servanda, rozumieli to wszystko i dotrzymywali tych umów, tej umowy zawartej pomiędzy nami wszystkimi, w tym oko miasta, czyli lista powinna zostać opublikowana w takim kształcie, jak została wylosowana. Mielibyśmy dzisiaj europosła, mielibyśmy biuro. Ja bym się nie czepiał nikogo o to, że olał swój okręg wyborczy, że nie przykłada się do tego, żeby być reprezentantem, żeby być godnym reprezentantem tutaj ludzi ze Śląska, z Zagłębia i z ziemi częstochowskiej i z Podbeskidzia. Niestety, stało się inaczej, było to zamierzone działanie i ci ludzie, tak jak mówię, ci ludzie powinni dostać, czyli zarząd, cały zarząd partii, 4 europosłów, w tym 4 europosłów, powinni dostać takiego kopa, żeby lądowaliby na Marsie, na Saturnie, obojętnie gdzie, w kosmosie. Ale naiwni ludzie podarowali im prezesury nowych partii, starej zbudowanej, znaczy nowej zbudowanej na zrębach starego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziemy w ten sposób postępować, to
będą brały górę takie teorie, że to agentura rozbiła partię KNP, a nie to, że kolesie pokłócili się o 500 000, które to 500 000 zawędrowało na konto partii, zawędrowało na konto jednej z kancelarii adwokackiej, czyli w tym momencie pożarli się o kasę i skończyło się, jak się skończyło. Także te wszystkie idee, które oni głoszą, te wszystkie słowa, puszczajmy mimo uszu, bo jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że dziadostwo przerasta ich samych. Że oni postępują dokładnie odwrotnie niż zamierzali. Dokładnie odwrotnie niż to wszystko powinno wyglądać. Także jeszcze raz powtarzam, tylko i wyłącznie losowanie jest jedynym sprawiedliwym sposobem konstruowania list wyborczych, jakie by one nie były. Oczywiście partyjne to zawsze będzie przydupa z prezesa, będzie wyżej, a ten, kogo prezes nie lubi, będzie niżej. No, czego nam wszystkim nie życzę, także ci ludzie, którzy kochają partię, niech się zapisują do partii, a ci ludzie, którzy chcieliby, żeby w naszej ojczyźnie nastąpiła normalność, niech się przyłączą do tego towarzystwa, które będzie miało w zamiarze losowanie kandydatów na miejsca na liście wyborczej. Dziękuję bardzo. Obejrzyjcie sobie tamten film z tamtych lat i zastanówmy się wszyscy, czy taka szansa, jak istniała wtedy, nie została rzucona w błoto i to przez ludzi, których można wymienić z imienia i z nazwiska. I ci ludzie ciągle gdzieś tam się szwendają w okolicach polityki krajowej. Dzięki. Do widzenia. Pa, pa. Mogłeś, start. Ale te piwa. Witam wszystkich obecnych. 28 grudnia roku pańskiego 2013 jest godzina 18:15. Ustalamy trybem administracyjnym tutaj na miejscu i arbitralnym zarazem pozycję numer 2 na liście do Europarlamentu. W myśl zasady, że nieobecni nie mają racji, wszyscy zostali powiadomieni. Wszyscy ludzie, którzy by chcieli się wypowiedzieć w tej kwestii, zostali powiadomieni. Skoro kogoś nie ma, odbieramy to w ten sposób, że dany oddział nie zgłasza kandydatury na wybory do PE. Nas interesuje teraz na tej liście tylko numer 2, ponieważ numerem 1 jest pan Wiesław Lewicki. Kolejnie, brawa, brawo do pana. Interesuje nas numer 2, bo hipotetycznie mamy szansę na to, żeby mieć dwóch posłów z naszego regionu. Jeżeli wylosujemy teraz numerek 2 spośród tych czterech numerków, tak jak tutaj widać na załączonym obrazku, mamy na liście cztery nazwiska. Ja wymienię te nazwiska. Jest to Tomasz Żuk, prawnik spod Pszczyny, Adam Pustelnik, to jest taki pustelnik spod gdzieś tam Pawłowic, Boguś Ciok, Katowice i Przemysław Ficenes, Częstochowa. Każde z tych nazwisk odpowiada jednemu numerkowi. Nie wiemy jakiemu, nie wiemy któremu. Znaczy nie, wiemy jakiemu. Od 1 do 4. Numery są na liście. Jeżeli ktoś by tutaj chciał sobie zobaczyć, numerki są na liście, tożsame numerki są na karteczkach. Wrzucamy to wszystko do kapelusza i jedyna sierotka wśród nas, czyli Madzia, będzie tak mieszać, żeby wylosować jeden papierek. I ten jeden papierek będzie nas obligował do tego, żeby ta osoba była promowana na numerze 2 na liście do Parlamentu Europejskiego. Amen. Amen. Bóg zapłaci. Zaraz jeszcze musi być losowanie. Uważamy, losowanie jest najbardziej sprawiedliwym sposobem wyłaniania kandydatur, bo ręka będzie stwórcy, znaczy Madzia też tam się dołoży ze swoim palcem. A Madzia, tak mieszaj, żeby wybrała najlepszego kandydata, myśl o sobie. Czemu ja występuję pod numerem 3, a nie 4? Jest wybór. Jest numerek. To może nie wiem. Odbijamy. Madia, odbijaj. Numer 4. No mówiłem, czemu nie jestem. Przemysław Ficenes z Częstochowa zostaje numerem 2 na liście. Mogę go zawiadomić telefonicznie. Daj czystą kartkę, to od razu zapiszemy pełny skład. No właśnie. Pytałem się, czemu nie byłem na numerze 4? Wiedziałem, że wygląda. Dobra. Mamy załatwione. To pozostałe osoby możemy rozlosować na kolejne pozycje. Tak, pozostałe osoby rozlosowujemy na kolejne pozycje. I koniec, i nas to wszystkich teraz obowiązuje. Od tego momentu. Wiesław Lewicki, 1, 2. No, Przemysław Ficenes. Trójkę teraz. Na tym koniec.
Losuję na numer 3. Ale czemu nie głosuje na przykład Marta? To jest mała głosować? Aha, może, dobra, to teraz to teraz dorzucimy pozostałe osoby. Przemku, zrobiliśmy sobie takie losowanie. Wybraliśmy czterech ludzi na numer 2. Dobra, to przerwij, a teraz z pełnej listy. W dalszej części rozlosujemy pozostałe miejsca na liście wyborczej do Europarlamentu. Lista osób, kandydatów przedstawia się następująco. W tym momencie zostaną rozlosowane dwa miejsca dla kobiet, które muszą się znaleźć na liście ze względu na parytety. Nazwiska są w tym momencie jeszcze nieznane. Poszukiwania kandydatek trwają. Pozostałe osoby zostaną rozlosowane. Podobnie miejsce dla oddziału Sosnowiecko-Dąbrowskiego zostaje rozlosowane bez podania nazwiska kandydata, gdyż takowy na chwilę obecną się nie zgłosił. Kartki podobnie jak poprzednio. Do kapelusza. Po jednej. Do kapelusza. Macie. Wszyscy będą głosować na kobiety. No, czytałem wczoraj na internecie z Wikipedii. To jest wydane. W pierwszym parlamencie było 16% kobiet w europejskim, a teraz jest 35%. To nic jakości nie podnosi. Tylko, jedna. Że ten pierwszy jakościowo był... A ta jedna, nie, jakościowo to jest ta najlepsza, co ma końską twarz i jeden sposób powiedział, że nie będę współpracował z panią Aszką, bo ona wygląda jak mój koń. Kto tak powiedział? Był taki jeden. Dobrze. Losujemy osobę na pozycję numer 3. Numer... 6. A to nie było. 6. Magdalena Miczołek. O! Widzisz, Macie! Brawo! Zachowaj sobie, dawaj. Bo to komisyjnie trzeba tutaj. Poczynankę. Czemu mnie nie ma? Numer 4. Spokojnie. Teraz będzie pokój zamachnął ode mną. Numer 2. Adam Pustelnik. Nie chciałem. Macia, wylosuj mnie. Być najlepiej być naszym na miejscu 10. Co ją? Do samorządowych grałem wyżej w ogóle. Madia, teraz Iwo, tak cię proszę. No. Jedynka, Bogusław Ciok. Kurde, zmienili mi numer z trójki na jedynkę. Czemu? Kiedy mi zmienili? Nie znowa lista wszystkich. To co, bo myślisz, że zamienię? Nie. Ile dajesz? Pogadamy po cichu. Numer 3. Tomasz Żuk. No kobiety na końcu. Proszę, wszystkie. I nas, no właśnie, i nas tu. Jakaś komisja nas do porządku przywoła. Wybieraj kobiety jak to bym siebie. Nie bądź tak. 8. Niewiasta 2. No. Chrystus się odezwał, nie miasto. A brudkę mam, no tak. Piątka. Katarzyna Kołodziej. Żydowskie rysy. Ja zmienię płeć, to się załapię na palidę. Jako niewiasta jeden. Co tu mamy? Dziewiątka, tak? Nie, piątka. Czwórka. Kandydat oddziału Sosnowiecko-Dąbrowskiego. Ląduje na pozycji 9? Tak. To nie było ustawione. Gdyby było, byłby na 11. I ostatnia siódemka, czyli niewiasta 1. Czyli już wiemy, że dziesiątka z naszej listy wchodzi do Europarlamentu. Do Europarlamentu. Dobra, no to... Brawa, brawa. Dziękujemy kierowcy za dobre losowanie. W ten sposób mamy ustaloną wstępną listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję. I tak ma być.